13 sierpnia 1920 roku z budynku gimnazjum imienia Władysława IV na Pradze, gdzie mieściły się koszary 236 Pułku Piechoty, wyruszył pierwszy batalion na front. Ten pułk nie miał iść na front, tylko miał bronić Warszawy przy torach kolejowych linii obwodowej. Razem z batalionem na front wyszedł ksiądz Ignacy Skorupka. Batalion doszedł do Ząbek, gdzie stacjonował sztab 8 Dywizji Piechoty. Tu postanowiono podzielić batalion na dwie części. Jedna została skierowana do 36 Pułku jako drugi batalion, natomiast pozostała część, około 200 ochotników, jako 221 Pułk Piechoty, został skierowany do 33 Pułku Piechoty. Oba te pułki stacjonowały w Osowie, także wszyscy z Ząbek przez Rembertów doszli do Osowa. Rano nagle dobiegły strzały. Od strony leśniakowizny, czyli od strony wschodniej, zaatakowali bolszewicy. Szli terarierami. Rozpędzili polską obronę złożoną z 33 Pułku i 36 Pułku. Klinem wdarli się od leśniakowizny do Osowa. I pierwszy batalion musiał stawić im czoła. Za nimi już nikogo nie było. Do Warszawy została wolna droga. W Osowie na pierwszym batalionie 236, właściwie ostatnia rubież przed stolicą. Po godzinie już bolszewicy byliby w Warszawie. I ci ochotnicy tutaj stanęli i przyjęli ten atak. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy we mgle tyrarierą idą ochotnicy i nagle wchodzą w taką przestrzeń, że już tej mgły nie ma. I z jednej strony, i z drugiej są mundury angielskie. Bo oto ochotnicy zostali ubrani w mundury angielskie i okazuje się, że bolszewicy też mają na sobie mundury angielskie. Konsternacja. Kto pierwszy wystrzeli, ten wygrywa. Strzelają bolszewicy. Przy pierwszej kanonadzie zostaje zabity ksiądz Ignacy Skorupka. Dostaje w głowę kulą, pada na ziemię. Harcerz, który stał obok księdza, próbuje zabić bolszewika, który strzelał do księdza. Ale bolszewik jeszcze zdążył wystrzelić w stronę harcerza. Na szczęście nie trafił go. Harcerz odpalił, bolszewik runął na ziemię, został zabity. Harcerze poszli w stronę leśniakowizny, ale ogień karabinów maszynowych bolszewicki zatrzymał ich i musieli się cofnąć z powrotem do Osowa. Takie ataki, kontrataki, było ich 6. Za 7 udało się bolszewików odeprzeć. O zmroku szukano poległych. Znaleziono także ciało księdza Ignacego Skorupki. Okazało się, że sutanna była podziurawiona przez bolszewickie bagnety. Ciało zawierało kilka pchnięć bagnetami. Przeniesiono ciało księdza Skorupki do chaty Orychów tu w Osowie. Następnie wozem przewieziono do centrum wsi i tam uzyskano rozkaz z Warszawy, aby ciało przewieźć do stolicy. Pierwszy batalion 236 Pułku, będący już drugim batalionem 36 Pułku, wziął udział w dalszych walkach. Wyruszył stąd 18 sierpnia, walczył pod Wyszkowem, następnie przez Wąsosz, aż został tam koło Łomży zluzowany i powrócił na odpoczynek w okolice Radzymina.